Często pojawiają się argumenty ośmieszające feminatywy. Niedługo zaczniemy mówić człowieczka, i to jest hmm. takie sprowadzanie feminatywów do absurdu. Jak ty z tym dyskutujesz? Nie, to zobacz, że po obu stronach jest bardzo podobna sytuacja. Bo z jednej strony, jak to brzmi, he he, na końcu taka Spoko. lożka, a z drugiej strony jest wyśmiewanie tej naszej bańki i mówienie o tym, że a to idźcie sobie do logopedy, jak wam y, chirurżkę trudno wymówić. Albo y, no, formy pani dyrektor. Przecież to są jakieś protezy językowe. No to jest śmiech wykluczający. Tak samo jak ten, który śmieje się z feminatywów. No tylko, że jeżeli, no właśnie, na czym nam zależy? Bo jeżeli nam zależy na tym, żeby głaskać własną bańkę, to sobie tak róbmy, nie ma problemu. Znaczy, nie ma problemu, jest problem, bo jest problem społeczny. Tak. Ale jeżeli mamy cokolwiek osiągnąć społecznego, to zrezygnujmy z tego. To jest naprawdę wrażliwa materia. Nie śmiejmy się wspólnie, a nie wykluczająco.